Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Zakopanego. No po tytule już widzicie, co będziemy jeść. Nie da się ukryć. Kebabowe Zakopane przed nami. Zakopane to jest miasto, no tak naprawdę można chyba powiedzieć, że stolica polskich gór. Przyjeżdża tutaj co sezon i czy to są ferie zimowe i w zasadzie czy lato. I właśnie czy skoro przyjeżdża tutaj tyle rodaków, a jak wiemy, no Polacy, kebab to jest po prostu polskie danie narodowe według mnie. Sprawdzimy dzisiaj, czy w Zakopanem da się zjeść jakiegoś normalnego, sensownego kebaba. Ja raczej myślę, że to będzie skok na kapustkę i że ta kapustka ogólnie będzie tutaj królowała też w tych rolo, w tych pitach, w tych bułkach. Zobaczymy jeszcze, co będziemy brać. Rok temu w ogóle podjęliśmy już próbę nagrania takiego odcinka, ale się to nie udało, bo co pod jakiś kebab podeszliśmy, to się okazywało, że albo on w ogóle nie istnieje, albo jest nieczynny, albo już zamiast kebaba jest tam coś innego. Idziemy na pierwszy kebab. Ja nie wiem, co to jest za kebab, w ogóle jechaliśmy na inny kebab, ale ten kebab był po drodze, więc tu zjechaliśmy. Będziemy testować 4, to jest taka liczba, i tak już się zatuszymy, a wydaje mi się, że nie przegniemy aż tak do końca pałki, to też i tak będzie przegięta po 4. Sprawdzenie 4 kebabów da nam, myślę, jakiś taki obraz tego, co tutaj się dzieje, jeśli chodzi o scenę kebabową. Tych kebabów też nie jest dużo, to jest łącznie chyba 6, z czego jeden jest w ogóle zamknięty na stałe, jeden jest dzisiaj nieczynny, no i chyba zostało nam 5 oprócz tego. Nie wiem, czy zjemy 5, 4 zjemy na pewno, o ile one jeszcze istnieją. Go kebab Zakopane. I tak jest skonstruowane prawo. Przed nami. Idziemy. Dzień dobry. Kebaby takie, że hej. Kebaba w bułce i mamy kebaba tortille. Chyba tortille, no wolę chyba tortille, szczerze mówiąc, niż bułą się zapychać. Szkoda, że nie ma pity. Pity nie ma, teraz pity nie robię. Poproszę małą, to znaczy średnią, tak? Bo jest średnie. Dwa rozmiary. Średnia tortilla, mięso... Mieszane może być? Mieszany, sos mieszany. Poprosimy tylko ją na pół przeciąć. Damy radę? Miesiąc średni to jest nie za dużo. No, ale na pół, no. Dobra, więc sprawa wygląda tak. Spytaliśmy pana, czy możemy nagrać mięso. Powiedział, że tak, ale tylko kurczaka. Jakby nie możemy wam pokazać kuli, niestety. Jeśli chodzi o kulę, totalna resztka. Już taka, wiesz, na koniuszku wisiało to, co tam wisiało. Pasztetulka. Mamy tu do czynienia, praktycznie to wygląda tak, jak tak samo, jak to w karpaczu, ten pierwszy. Pęcherzyki, dziureczki, jak w najtańszej szynce. Jeśli chodzi o kurczaka, też słabo wyglądał. W ogóle pan dopiero jak przyszliśmy, jak zamówiliśmy, włączył ogień, włączył gaz w tych domerach, w tych kręciołkach. Kurwa, oby tylko... Nie chcę znowu się źle czuć. No chodzi mi o to mięso, że to było zimne i teraz będzie podgrzane, nie wiadomo tak naprawdę ile czasu się tutaj to kręci, ten jeden narzut na kręciołek. Cenowo korzystnie też za bardzo nie jest. Wziąłem rozmiar średni, do wyboru są 2. Widzimy się już z kebabem, moi drodzy, a wy, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to serdecznie zapraszam. Tak jak widzicie, większość nadal tego nie robi, a poświęcenie z odcinka na odcinek rośnie. Tak się prezentuje tortilla, kebaby takie, że hej. Taki był napis na banerze. 24 zł za to. No to co możecie zauważyć od razu? Kapustka raczej, nie? Wyjątkowo cieszy mnie ten widok, że tego mięsa nie jest tutaj dużo, bo... Nie wiem, no ale co, bez kitu nie możemy pokazać tego mięsa, jak on powiedział, że nie możemy? Nie mógł, ja tam po prostu nie chciał, bo padlinę daje, no. Ja uszanuję to, że pan powiedział, żeby nie nagrywać tej kuli, więc nie będę wam jej pokazywał, ale musicie uwierzyć, że wyglądało to bardzo, bardzo źle. Maleństwo, to jest bardzo lekkie, raczej nazwałbym to małym kebabem. Powiem wam, że po ostatnich moich przygodach i moich cierpieniach dwudniowych w Karpaczu jakoś się zacząłem zastanawiać bardziej. Kiedyś po prostu bym widział tą kulę, a wiesz, teraz po dwudniowym cierpieniu mam takie trochę... No czuję respekt. Ogólnie to mięso, które tu mamy, nie było ścinane przy nas. Tak jak mówiłem, weszliśmy, grille były wyłączone, po prostu te kule się suszyły. Kula kurcza kula i kula pasztetula, kebabula marketula. No było to podgrzane w mikrofalówce po prostu. Drzwiczki chodziły. Dobra, wjeżdżam, no chuj, no, nie wiem. Poczuję coś złego, to pukanie żołądka jakoś zrobimy. Nie wiem. Czy... Ja już potrzebuję, ale no... pyszny. Mala! Dobra, ale tak totalnie teraz szczerze, wziąłem gryza. Bardzo ostry jest. Teraz nie wiem, czy po prostu przez to, że ma dobry, ostry sos, czy przez to, że chce coś ukryć, wiesz. Poprosiliśmy o mieszane i jestem pewien, że się dogadaliśmy. Nie wiem, czy on nam nie dał tej kuli w ostateczności, bo i nie pozwolił jej nagrać, to może i nam nie dał tego. Czuję samego kurczaka, widzę samego kurczaka, no nie ma chyba tutaj kuli. To jest taki totalny gotowiec, mega średniak, dałbym mu, nie wiem, 4 na 10?
powiedzmy, bo to nadal kebab, a wiadomo jaką miłością je darzę, tylko z dobrym sosem. O! Nie no, jest kula chyba. Jest pasztetula. Jest. I co on tu? Ser tu jest. No jest. Nie da się ukryć. Nie zamawialiśmy z serem. Okej, okay, o co chodzi? Czyli pan zrobił po prostu po swojemu, nie? Mimo, że jestem pewien, że się dogadaliśmy co chcemy, to spróbuję z samej kuli. No typowa kula, co mogę powiedzieć, a jeszcze widziałem jak wyglądała. Była taka naprawdę smutna, wysuszona. Jeśli musicie zjeść tutaj kebaba, kurczak, po prostu kurczak. Nie wiem czemu mamy tutaj ser, ogólnie tego mięsa nie jest dużo w tym kebabie, więc to... Za 24 zł to no da się zjeść. Idźcie sobie do baru mlecznego, zjedzcie, nie wiem, zupę i no nie wiadomo ile to się kręciło. Nie budzi to zaufania. 3,7 na 10 bym dał. To już jest bardzo mało jak na mnie, jak na kebaby. Nie wiem, za 24 zł coś takiego, nie dajmy się zwariować ludzie, kochani. Tutaj jak zobaczyłem tą wołową kulę, od razu przypomniały mi się jakieś takie złe czasy. Takie niestrawności po prostu. Wyschnięta taka psia karma. No naprawdę kula wyglądała obrzydliwie. Jak wyszliśmy, to też przyszedł pan z dzieckiem. Zamówił boksa, kebab boks, samo mięso. Tak mówię, gościu, ale będziesz żałował. Też mam tutaj w swojej części ser i nie wiem o co chodzi, bo słyszałem jak się z panem dogadywałeś i rzeczywiście jakby brzmiało tak, jakbyście się zrozumieli. Może tutaj ten ser miał coś tam zaburzyć, wiesz, smak tej kuli albo coś, ale przy pierwszym kęsie naprawdę ten sos jest bardzo, bardzo pikantny. Piece. Powiedziałbym, że to jest trochę wyżej niż miesiana miesiana. No jak za 24 zł, no to kompletnie nie jest to król opłacalności. A szkoda, bo tak jak mówiłeś i tak jak żeśmy zobaczyli, mamy tutaj lodowisko, główny wjazd do Zakopanego. Tutaj gdyby naprawdę stał jakiś bardzo dobry kebab, to ruch by był przeogromny, uważam. Wystarczyłby dobry kebab. No albo nawet ten sam kebab, ale taki coś powinno kosztować 12 zł, albo 10 zł. Przecież tu tej kuli, która i tak jest... Jaka jest, już nie będę gadał. Jest tutaj mało, tu jest sama kapusta w tym kebabie i sos. Mnie to brzuch już boli, albo sobie wkręcam, kurwa. Chyba boli. Ja to już na sam widok miałem bulgoty w brzuchu. 3,7. Mm-hmm. To ode mnie 3,5 to by był maks tutaj na 10. To jest takie koszenie na kasę po prostu turystę, który chce zjeść kebaba, no. Słabo. Jesteśmy pod drugim miejscem i to jest coś, co jak wpiszecie sobie kebab Zakopane, wyświetla się pierwsze. Ma najwięcej opinii, najwyższą średnią. Nazywa się to kebab pizza pod gubałówką. No i co? Widzę, że coś się tam kręci. No też takie... No te pasztety się kręcą. No co ja będę wam mówił? I kurczak wygląda tak jak taka masa i kula tak samo niestety. Dzień dobry. Proszę kebab pite. Ten mniejszy. Mieszane mięso, mieszany sos. Poproszę go na pół tylko przeciąć. Nie można na pół go przeciąć? A no to nie przecinajmy jak nie można. Pita to będzie cienki, prawda? Okay. Dopytuję, bo czasami jest tak, że bierzesz pitę, jest ta buła gruba. Nie? Zatrzymajcie teraz film i napiszcie od 1 do 10 jak oceniacie to mięso, które widzicie. Daję wam chwilę. Nie musicie zatrzymywać. No jeszcze chwilę macie, nie? Ja bym dał 5. I powiem wam, że jeśli każą mi za najmniejszą możliwą wersję kebaba tak potencjalnie na pierwszy rzut oka średniego zapłacić prawie 30 zł, to jestem troszeczkę... No nie zadowolony, no. Próbujmy, no jest pita w końcu, to jest taki pieróg, dosyć nabity, powiem wam. W porównaniu do tego kebaba, który mieliśmy przed chwilą, który był tańszy o 3 zł, no to mam wrażenie, że mamy zapakowane dwa tamte kebaby, nie? Pan powiedział, że na pół nie przekroi. Chociaż spokojnie by się dało. Nie widzę totalnie problemu, jakby, żeby to przekroić. Jest zawinięte z dwóch stron, więc nie wiem czemu nie. Ale dobra, no nie, to nie. Gryzam się po prostu i tyle. A lubię te pierogi. To jest fajne, że to jest takie zamknięte, jakby. No, to miły widok jest w sumie, taki pierożek. Tutaj znowu nie było to ścinane przy nas. To było znowu jakieś odgrzewane, wcześniej ścięte mięso. Ale ma jakiś smak i nie jest suche. Tutaj od razu czujesz, że jest kule. Jestem taki charakterystyczny. Mi się wydaje, że tu jest ten 1-2% tej baraniny, bo jest ten taki posmak. Może on jest sztuczny, może rzeczywiście w ogóle nie ma baraniny, ale jest ten posmaczek taki charakterystyczny dla typowej kuli z domieszką, maluteńką baraniny. No ten posmak trzeba lubić. No ale czasami zjem. No ale znowu, tutaj jest tak, to miejsce w ogóle jest czynne tylko do 20. Trochę dziwnie, ale musicie mieć to na uwadze, jeśli będziecie chcieli tu przyjść. Mamy tutaj trochę lepszą kulę, no po prostu świeższą, nie wyglądała tak obrzydliwie jak tamta. No ale tutaj mięsa to jest stary jedna, nie wiem która, no czwarta. Na spokojnie połowa tego pieroga to jest właśnie kapucha, wypełnienie kapuściane.
No jak mniej więcej. Ten ostry sos by się przydał z tamtego do tego, bo tutaj nic totalnie. Ani to czosnkowe, ani to jakaś taka po prostu emulsja, która ma być sosem, ma sprawiać, że nie jest sucho. Radzi sobie z tym, ale nie ma to za dużo smaku. Nadal to jest tak, że większość, no nie większość, ale... No dużą, bardzo dużą, no ponad 50%. To jest tak jak z tym waszym subskrybowaniem. Ponad 50% to jest kapusta tutaj. Na tle knajpy nie wszedł. Nie no, bez knajpy dawaj. To nawet nie jest dla... Chciałem powiedzieć... Dla takich, wiesz, turystów pod wpływem, co sobie idą wieczorem, bo to jest tylko do 20. Może załóżmy taką tezę. Czy warto w ogóle iść w Zakopcu kebaba? Czy nie lepiej za te 27, a możemy nawet zaokrągić do 30, no bo 3 zł to już nie robi różnicy. Mhm. Czy nie lepiej iść zjeść zupę za 15 w Barze Mlecznym i jeszcze mieć 15 pewnie na jakieś leniwe jeszcze styknie, nie? No póki co lepiej. Głównie w każdym gryzie czuję kapustę. A szkoda, bo można by było w takim miejscu znowuż zrobić bardzo fajnego kebaba. Może coś przyświrować z tymi warzywami. Dla mnie przez tą kapustę taki kebab typowo gazopędny. Niestety wiem, że to jest właśnie ten kebab, który powoduje różne nieprzyjemności później. W ogóle nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę, że jak weszliśmy, to małe poruszenie się tam zrobiło. Trochę obsługi się schowało i specjalnego pana, który chyba kleił tego kebaba, gdzieś tam zawołali, podpalił właśnie te palniki. Znowu tu była akcja z tym mięsem. Pytamy, czy możemy nagrać mięso i oni znowu podpalają te kręciołki. Ty, no bo tam było dużo tego mięsa, a jest 20 za chwilę, za 5-10 minut. Mhm. Czyli smacznego jutro, no. Jedziemy dalej. Kolejny kebab jest oddalony dosłownie 200 metrów od tego, który jedliśmy przed chwilą. Nazywa się to Danir Kebab. Taki jest komentarz, co prawda on ma bardzo słabe opinie, bo tam 3 chyba 8 z tego co pamiętam. Pierwszy komentarz czyjś, co się wyświetla jak wpiszecie to. W końcu kebab z prawdziwego zdarzenia w Zakopcu. Zapraszam. No nie wiem. Czy jest pitka? Tortilli tylko mamy. Dobra, to poproszę tą najmniejszą. No, ponownie tutaj banery przed lokalem zachęcają, tak? I pokazują zupełnie co innego niż spotkamy w środku tak naprawdę. To samo wszystko. Tutaj nawet chyba wróciliśmy znowu do tego poziomu kuli, takiego jak w tym pierwszym kebabie. Nie pokazaliśmy wam kuli z pierwszego, ale wyglądała tak jak ta, tylko no takie 3 godzinki sobie schła. Możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. W ogóle ja mam teorię pewną, bo cena jest ta sama, co tam, rozmiary są takie same, co tam. W ogóle chyba menu jest takie samo, co tam. A jak staliśmy przy tym pierwszym, przy tym Go Zakopane Kebaby, że hej, stał ich samochód, Danir Kebab, stał pod tamtym lokalem. Zapytałem się. Ja już coś wiem. Zapytałem się pani wprost, czy Go Kebab Zakopane Kebaby, jak kebaby, że hej? Czy to jest to samo? Daję wam teraz 3 sekundy na pisze. Nie no, pani powiedziała, że to jest to samo. Czyli mamy do czynienia z tym samym kebabem, ale myślę, że kilka godzin taką świeższą, kilka godzin mniej wyschniętą kulką, bo na taką wyglądało to, co tam wisiało. Chociaż tu ponownie znowu były te kręciołki, te grille, te donery powyłączane. Mięso było już ścięte, więc prawdopodobnie zostało podgrzane w mikrofalówce. No nie, tutaj nie jest ostry. To jest kebab kebabowi jest nierówny. To jest w ogóle niesamowita historia. To mięso nawet wygląda bardziej zachęcająco tutaj. Jest taki jaśniejszy, jakiś takie żywszy, ten kol nie jest takie wyblakłe, wywietrzałe. Tamten był podły, naprawdę był podły. No zresztą z jakiegoś powodu pan też powiedział, żebyśmy nie nagrywali tej kuli, bo... Dajcie spokój. Teoretycznie tutaj jest lepiej z warzywami, no bo jest tu pomidor, jest cebulka, jest sałata lodowa, jest też jakaś kapusta, kapusta biała. Ten już by podskoczył pod to 4, 4,2, no bo po prostu jest taki świeższy. Nie ma tutaj tej otoczki, że to tak nazwę, zwietrzałej kuli, ale tutaj sera nie ma. A tam był, mimo że miało nie być, wiesz. Nie wiem, o co tu chodzi. Niby to samo, jednak nie to samo, a to samo. Ale nie to samo. Ja bym powiedział, że to jest chyba najlepszy jak na razie, ale widzicie, w czym my rzeźbimy tutaj, między czym a czym wybieramy. Trzeci kebab mnie nie przekonuje. Tam pan chyba postanowił wziąć sprawy w swoje ręce w tym pierwszym. Dał nam sera, dał nam więcej ostrego sosu. Jak za 24 zł, no to mizernie to wypada. Nie dość, że jest to tak skręcone, że mamy tutaj bardzo dużo luzu. Zmieściłoby się tutaj tego farszyku więcej. Podły, zwykły kebab, nawet te w Warszawie takie typowo imprezowe, lepiej się plasują. No tutaj to jest strasznie ciężki, tutaj jest wybór. Żadnego w ogóle, żadnego bym wam nie polecił. Kebaby w Polsce, wszędzie gdzie indziej, na pewno zjecie lepsze niż to. No może, Nie no, w Rzeszowie były lepsze, już nie świruj. Wyprzedził, już wiedział, co chcę powiedzieć. Były lepsze, ale w Toruniu... Nie, w Toruniu w Planecie.
No ta planeta, no dobra, no. Dobra kula tam była z Niemiec sprowadzana. No tu jest porównywalny poziom do Władysławowa. Oh. Ciężko to jakkolwiek ocenić, no nie poszedłbym ani tu, ani tu. Ta tortilla dobra, już niech będzie. Ona, to nawet nie było tak, że ona była stara, była okej. Okay. Warzywa tutaj były bardzo okej. Okay. Sosy uważam też nie są najgorsze, mają jakiś smak. No wiadomo, że to nie jest topka, ale to by było spoko, gdyby ta kula była trochę lepszej jakości. To jest taka zwykła, najtańsza kula po prostu tutaj dawana. No o której ciężko powiedzieć coś pozytywnego. Wiecie, jak sobie wpiszecie w necie, no nie kula mocy, ale kebab, po prostu gotowe mięso, to tego naprawdę wybór jest ogromny. Czasami wystarczy pewnie dopłacić, nie wiem, 50 zł do całej tej kuli i wydaje mi się, że w smaku, no nie wiem, może trzeba właśnie zrobić test kuli. Kupić taki doner, kupić kilka kul. Tylko co my zrobimy z tym później? Też nie ma sensu marnować jedzenia. Tak, ja lepsze pytanie mam, gdzie ty ten doner postawisz? No jak to gdzie? Także wiecie, no tutaj jest największy problem z tym głównym, najważniejszym składnikiem, no. Jeszcze ta cena 24, no nie no. Tak, właśnie chodziło o to, że w tych pieniędzach można by było tutaj dać no lepszą tą kulkę. Wiadomo, może nie jakieś takie mięso w płatach i tak dalej. Po prostu lepszą kulę. Lepszą klasę kulę. Lepszą kulę, pewnie 50 zł lepszą kulę. No jedziemy szukać dalej, no ale już... Chyba na marne. Ostatni kebab. Ostatni, no bo to jest tak naprawdę ostatni kebab w Zakopcu. Jest jeszcze ten jeden kebab, Guralix, on się nazywa, ale on jest w poniedziałki nieczynny. Więc wiadomo, co będą pisać, no wiadomo. Guralix. Tak samo było z Zaza. Zaza kebaba. No dobra, za mną jest kebab, którego ja znam w ogóle. To są jaja. Jest to kebab, który się nazywa Hosen Kebab. W Zakopanem on jest czynny 24 godziny na dobę i powiem ci tak, to jest w ogóle sieciówka. Ja przy okazji nagrywania kiedyś filmu o kebabach w Nowym Targu właśnie tam pierwszy raz posmakowałem Hosena. Tam są 2 albo 3 w ogóle. To jest mała mieścina, Nowy Targ. Kebabów jest więcej niż tutaj, z czego 3 to właśnie są Hoseny. 2 na pewno, nie wiem czy 3, mogę trochę ściemniać. No i tam w Nowym Targu Hosen wygrał. Jako tako gdzieś pamiętam jego smak. Znaczy no też tak wiecie, no 5/10. No wydaje mi się, że on też tutaj wygra po prostu. Mówisz krawcina? Nie ma, nie, nie, absolutnie żaden kraw, nie, nie, nie. Co wy tu robicie? Poproszę małą tortillę, chyba że jest pita. Mięso mieszane, sos mieszany. No i miła niespodzianka, stary, cena. Ile? 18. Łapa. Można? Można. 2-4 czynny, można? Można. Kula. Podobnie jak wszędzie, ale liczę na to, że tutaj umieją zrobić tą kulę dobrze. Ciężko zrobić tak, żeby był gorszy niż te poprzednie, a ceną już wygrywa, więc zobaczymy. Chwilę musieliśmy poczekać, w ogóle tu młyn straszny. Cały czas kula jest ścinana, non-topper bym powiedział. Więc to jest bardzo dobry znak, bo wszystkie inne kebaby, które dzisiaj nas ugościły, że tak powiem, w każdym się to mięso w ogóle ledwo kręciło i nie były rozpalone te kręciołki. 18, bo 18, ale no... na pierwszy rzut oka to... Kurde, wege kebab. Mało tego mięsa, mało. Z takiej kuli tyle ilości mięsa w każdym kebabie, to można milion takich kebabów zrobić. Sosik niezły. No, no sama kapucha. Zero pikantności jakiejkolwiek. Ten łagodny jest całkiem niezły, lekko słodkawy. Taki typowo słodkawy kebabowy sos. No ale gdzie jest mięso? No kurde. Nawalił tej kapusty tyle. No jest niby tu trochę tego, ale... Słuchajcie, żeby nie marnować już waszego czasu, bo widzicie jak to wygląda, powiem krótko. Jak chcecie coś zjeść w Zakopcu, nie ma chyba sensu liczyć na dobrego kebaba. Idźcie do baru mlecznego. Myślę, że w Zakopanem jest z 8 barów mlecznych i my testowaliśmy w zeszłym roku kilka naraz. Wszystkie jakoś tak miło wspominam. No nie mogę jednak ich tak zostawić z tą myślą. Muszę coś jeszcze dopowiedzieć. No jakbym musiał już zjeść tego kebaba, to bym zjadł w Hosenie. Wydaje mi się, że jest po prostu największy ruch i ten kebab jest taki, no wydaje się być przez to najświeższy. Pierwszy kebab, w którym widzieliśmy ścinane mięso w ogóle, no więc... No ale ogólnie jest słabo. Jest bardzo, bardzo słabo z kebabami w Zakopanem. Jak już musicie, idźcie do Hosena, ale no... Jak już naprawdę musicie.